dobra, ja już na miejscu. Dzisiaj fajna imprezka, grewet Watachy 100 mil, około 160 km. Już widzę, że jest zielony, jest Mamba, jest Michał. Zapowiada się dobrze, będzie ładna pogoda. Teren bardzo fajny. Przed chwilą pewnie widzieliście jakieś przebitki. Trochę osób będzie, bo chyba około 100. Ale coś słyszałem, że ma być i tak więcej, mimo to jakichś nadprogramowych uczestników. Nie jeździłem jeszcze w tych okolicach, dlatego bardzo chętnie tutaj pojeżdżę w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Podobno mają bardzo fajne shooterki. Łyda rozgrzana? Tak. Pierwsze kilometry. Tak więc rozgrzewka była od PKP. No, 9 sekund. 1, 2, 3, 2, 1. Jak sami widzieliście, właśnie ruszyliśmy. Na razie piachy. Start był w grupach po 10 osób. Coś czujesz, tych piachów dzisiaj może być sporo. No bo jest sucho. Zobaczymy, ale już się jaram traską. Są 3 pit stopy. Pierwszy na 60 km. Tam będzie Dorota. Drugi na 100. Tam będzie Michał. I trzeci chyba na 120. I na tej końcówce już właśnie zielony nas powita. Tak popatrzyłem na rowery, jakimi uczestnicy przyjechali, to 95% na gravelach. Ja i taki chłopak, z którego poznałem w pociągu. Pozdrawiam cię chyba, Janek. Kurczę, nigdy nie mam pamięci do zapamiętywania imion. To my jesteśmy na MTB. On też na takim fajnym, oldschoolowym rowerze marki Gary Fisher jedzie. Moja grupa wyrwała do przodu. Myślałem, że na piachach i tych dołach to tutaj mi będzie lepiej szło, ale niestety nie jest tak kolorowo. Jeszcze co do samej trasy, to jak dobrze pamiętam, 70% as, szutry, 30% asfalt, albo 60% szutry, 40% asfalt. Któraś z tych opcji. I 450 metrów przewyższeń, tak więc traska płaska. No i zaczęły się takie mocniejsze piachy i nagle kilka osób przegoniłem. Tak myślałem, że piachów trochę będzie. Muszę jechać tutaj po tej ściółce leśnej. Troszkę jakiejś twardszej nawierzchni wyłapałem. O, i gravelowcy idą też. Właśnie ostatnio Konrad stał sprzed kompa, wspominał o tych batonikach. Też polecam, bardzo dobre i stosuję je praktycznie od
ubiegłego roku. No i tak sobie jadę powolutku. Na razie bardzo fajnie, przyjemnie mi się jedzie. Mam 25 km. Pierwszy pit stop za 35 km. Do tego momentu raczej powinno mi wody wystarczyć, bo w zasadzie o jedzenie się nie martwię. No i tam by było fajnie te zapasy jednak uzupełnić. Upał się mocno daje we znaki, jest coraz bardziej gorąco. Ja mam 37 km. Jeszcze 3 km i coś muszę zjeść. To już będzie drugi posiłek, jeśli tak to można nazwać. No i potem ten pit stop już na 60. Samo poczucie ok. Noga na razie podaje. Troszkę podjazdów. Ustawiam, że później będzie pewnie mniej. No teraz całkiem sporo tego jest. Atmosfera jak na razie bardzo fajna. Porozmawiałem trochę z ludźmi i powiem wam, że takie osoby oblatane tutaj są, bo ten ultramaraton, tamten ultramaraton, tu Wisła, tu jakaś Robinsonada. Widać, że ludzie jeżdżą. Cześć, cześć. Super, sporo dosyć asfaltów. Ale jak już był teren, to piach głównie. Ja tylko na liście obecności sprawdzę. Sadoch Mariusz. No dobra, jeszcze pomy pod piach. No i jakoś się leci fajnie. Tam na początku trochę było. No ale Sadoch Mariusz. A jest tak, tak. Tak się rozgadała, jak będziesz kolejną przybijała, bo my sobie później. Spoko, my sobie to później powycinamy, no to fajnie. To wiecie co? Wezmę tak tego te żelki trochę dalej. Mhm. No wszystko spoko, ale w filmie możemy mieć później ten problem. Pierwszy pit stop zaliczony. Jesteśmy nad takim stawikiem. A może to jeziorko, nie wiem. Jest woda, są żelki. Trochę zgłodniałem, dlatego możliwe, że będę musiał się gdzieś w sklepie zatrzymać, bo już mi burczy w brzuchu. Ale zobaczymy, co coś po drodze będzie. Wszyscy sobie robią zdjęcie z Dorotą. Dobra, lecę. Troszkę myślałem, że lepiej pojem, ale żelki też wystarczą. Najwyżej gdzieś ten sklep zahaczę, bo kolejny pit stop, setny kilometr. Na razie mam wrażenie, że sporo asfaltów jest. Ja, chyba że w dalszej części będzie więcej szuterków. Zobaczymy. Może moje wrażenie na razie jest mylne.
nastały w końcu jakieś piękne szuterki. Zaczyna mi się podobać. O, jakby co, przepraszam, ale dopiero zauważyłem, że miałem trochę źle ustawioną kamerę. Bo po prostu jak na tym pit stopie chodziłem, to musiałem jej kąt zmienić, ale na szczęście w porę się zorientowałem. Mała aktualizacja, 82 km. Zatrzymałem się jeszcze w sklepie, żeby uzupełnić troszeczkę słodycze, bo w razie czego do końca mi nie starczą. Jakby się okazało, że na tym pit stopie, co teraz będzie, nie byłoby jedzenia. Dlatego wolę nie ryzykować. Przy okazji sobie coś zjadłem. Jest ok. Jak na razie chyba najładniejsze szuterki na całej trasie, na 96 km. Białe po środku lasu. Naprawdę świetnie się tu jedzie. Chociaż jak byłem nad morzem, to tutaj zaraz przed Władysławem były takie czarne, piękne, kręte szuterki. I chyba były lepsze. Ja już na stajno wywaliłam, na szczęście jestem nad nowym. Aha. Bo na Grand Canary widziałam jeszcze stajno. Ale tak? Ja nie, spokojnie. Taka sytuacja była, wiesz, no bolała mnie, nic nie stało. No i została tylko jedna pieczątka u zielonego. Tak więc to już za 20 km. Ale szybko pewnie zleci, bo tu już fajne terenki są. I doszły mnie słuchy na pit stopie, że już praktycznie w ogóle asfaltów nie będzie. Zobaczymy, ile w tych plotkach prawdy. Cześć. Bus mi zasłonił. Tak, ja bym dlatego tak. Prawie że znaki dymne. O, nie, spoko. Słyszałem właśnie, że to urządzenie tak, strzelam. No, tak, łapkę. To jest bardzo pomocne w przyciąganiu. No. Dobra, wezmę pieczątkę. O, super, właśnie tego mi było trzeba. Może uzupełnić i energię, i zapasy. Ta. Tak, woda, wystarczy wody bidonu, a tak w ogóle to smaczek, kanapki. Dobra, spoko, to dzięki. Kawka, soczek. Fajnie, że to słońce zaszło. Lepiej się jedzie przynajmniej. No, był taki moment, że w oddali było widać takie ciemne słońce. No, no. No ja właśnie też tak myślałem, czy nie będzie padało, ale... Tak było. Zostało. Jest szczepiona. Tak jest. Dzięki. Dobra, to może ja piecząteczkę wezmę. Saduch Mariusz. Jak panie Mariuszu się podoba? Bardzo fajnie. Te białe szuterki to... Mogło być lepiej. Grawerowe złoto. Ten 7-kilometrowy złoto, nie? No, super. Jak Saduch. Saduch Mariusz. Ale mam wrażenie, że jakoś dużo asfaltów, nie? Tak dosyć sporo było. No tego, nie, właśnie. Teraz będzie 40 km bez asfaltu, no, nie? No tak słyszałem właśnie, trochę się już wyrówna, ten, nie? No. Jakże? Saduch Mariusz. A, dobra.
interesował pan Mariusz. Dobra. I skąd jesteś, pan? Spod Warszawy, Piaseczno. Czyli z okolic. Tak. Znasz te tereny? Nie, pierwszy raz jestem, dlatego właśnie. To spod Warszawy i tu nigdy nie zajechałeś? Nie. Dlatego fajnie, że sobie wiesz, pojeżdżę. No i że blisko. To no, super, super. Naklejka? Wezmę chętnie, dzięki, na rowerek. Dobra, dzięki. No właśnie ostatnio robiłem dookoła Campinos, tam 100... masz godzinę drogi? No 150. Niby tak, no. Łoki są dużo. To o to mi chodziło. Niepodobane. Chyba jakiś slot motocyklowy. Masa motorów. Mi zostało właśnie 25 km do mety. Powrótku właśnie już się toczę. Jeśli chodzi o samą trasę, to bardzo fajna, szybka. W pierwszej części trasy troszeczkę więcej podjazdów, w drugiej mniej. Jeśli już tak dzielimy trasę na części, to w pierwszej więcej asfaltu w części, w drugiej części już więcej shooterków i to naprawdę takich fajnych shooterków. Sama organizacja bardzo fajna, 3 pit stopy, na każdym woda i coś do zjedzenia, każdy pit stop obsadzony znakomitymi osobowościami. Jeśli chodzi o ekipę Jacka Wolfskina, która tutaj działała przy tej imprezie, to naprawdę wszystko na najwyższym poziomie. Bardzo mili i serdeczni. Z tego miejsca wszystkich pozdrawiam. A i dzięki też za paśnik. Na pewno mi się przyda. Pozdrawiam również wszystkie osoby, z którymi miałem przyjemność jechać, jak i rozmawiać podczas tej trasy. Wszyscy naprawdę pozytywnie nastawieni. No i to chyba tyle. Został tylko jeszcze wjazd na metę. No i do domu. A, jeszcze bym zapomniał. Pozdrawiam oczywiście Bartka, Michała i Dorotę. Było naprawdę super. Tak właśnie dojeżdżam powolutku do mety i z tego co widzę, to tu lało ostro. Zobaczcie. Wszystko jest mokre. Mnie to akurat ominęło, na szczęście. Coś tu musiało przejść. Pewnie to. Dobra, lecimy. Kurczę, za wcześnie się z wami pożegnałem, bo tu jeszcze dużo atrakcji. Przed chwilą jakaś stara kodeczka. Teraz tutaj jakiś akwenik wodny. Końcówka jest ładna. Wszystko ok? Czy coś się stało? Nie, opona mam uszkodzoną. A, okej. Okay. Ale czekaj, co, nie masz dętki? Czy w ogóle opona jest uszkodzona? Nic nie pomoże na dętka, nic, tak? Nie, dętkę mam. Nie, opona jest stopka uszkodzona i się nie trzyma na obręczy. A, kurde. Na szczęście niewiele zostało. Kurde, z 5 km na piechotkę, no to... No tak, no, z niecała godzinka. Kurde, ale pech, nie? Przed końcem. Bywa. No. Dobra, przynajmniej sobie trochę zrobisz. Te nogi sobie troszeczkę rozejdziesz. Będę miał więcej czasu na podziwianie krajobrazu. No.
A tutaj coraz, czym bliżej końca, tym ładniej było. No. I ten akwen wodny, nie? I tam kładeczka jakaś. No już tak coraz ładniej. O, jeszcze ktoś jedzie chyba. Dobra, to ja uciekam. To powodzenia. Tam się impreza jest. No. Dzięki. Właśnie mnie w ogóle nic nie złapało. Kompletnie nic. Ani, nie, ale po drodze mokro, ale mnie kompletnie nic nie złapało. Miałem farę. Ścięło mocno, nie? No, ścięło. Bezalkoholowe po prostu. Dziękuję. Dziękuję.